Cześć, witajcie w ten piękny, słoneczny dzień. Pogoda jest naprawdę cudowna. Ani jednej chmurki na niebie. Słońce świeci, jest ciepło i przyjemnie. I dzisiaj plan był taki, że mieliśmy udać się na wodę, na kajak i popływać sobie troszkę. Niestety, gdy zacząłem go pompować już tu na miejscu, w terenie, okazało się, że jest dziura w podłodze i powietrze mi ucieka. Musiała ona powstać po ostatnim rozkładaniu kajaka w ogródku, który mogliście okazję oglądać na tym kanale. No bo wtedy było wszystko ok. Teraz przyjechałem i powietrze ucieka, i to ucieka w tak szybkim tempie, że po pierwsze to słychać, a po drugie podłogi nie da się napompować. A jak wiecie z tamtego filmu, który nagrywałem w ogrodzie, podłoga jest elementem usztywniającym całość i bez tego po prostu kajak nie byłby pływalny. Mam ze sobą zestaw naprawczy. Gdybyśmy byli w sytuacji, albo ja gdybym był w sytuacji jakiejś ekstremalnej, bądź byłbym już na wodzie i musiałbym naprawiać kajak, no to taka możliwość jest, no ale w chwili obecnej ta sytuacja nie jest ekstremalna, niebezpieczna czy w jakiś sposób skomplikowana, bo odkryłem dziurę przed zwodowaniem kajaka. Dlatego nie będę tego robił na szybcika tutaj. Chcę to zrobić porządnie w domu, dać klejowi czas, żeby odpowiednio wysechł, żeby łata złapała, no tak żeby naprawa była wykonana w sposób prawidłowy, no i żeby kajak mógł dalej dobrze służyć. Ale skoro już jesteśmy w tak pięknych okolicznościach przyrody, myślę, że będzie okazja pokazać wam pewne ciekawe, nietuzinkowe, na pewno można powiedzieć wyjątkowe jak na warunki Puszczy Noteckiej miejsce, które szczęśliwym trafem jest całkiem niedaleko. Także ja spakuję sprzęt do auta, przepakuję torby, tak żeby mieć te najważniejsze rzeczy na spacer przy sobie. I ruszamy. Także zostańcie ze mną, mimo przeciwności, które nas napotkały dzisiejszego poranka. Przepakowałem się do jednej torby. Mam ze sobą to, co najpotrzebniejsze, czyli wodę, prowiant, kompas, mapę, nóż, chociaż przypuszczam, że dzisiaj nie będzie potrzebny, apteczkę i środek na kleszcze i komary. Właściwie nie na, tylko przeciw kleszczom i komarom. Także powiedzmy, że jesteśmy gotowi i ruszamy w kierunku kopalni węgla brunatnego Wanda.
okolicach Międzychodu w Wielkopolsce znajdują się duże pokłady węgla brunatnego, szacowane na około 59 milionów metrów sześciennych. Na przełomie wieku XIX i XX wydobywały go 44 odkrywkowe kopalnie. Jedynie dwie kopalnie były kopalniami głębinowymi. Była to kopalnia Klara w Sierakowie i kopalnia Wanda, w której się teraz znajdujemy, a właściwie w jej pozostałościach, która znajdowała się koło miejscowości Zatom. W miejscu, w którym ulokowano kopalnię węgla brunatnego Wanda, znaleziono ten surowiec w roku 1921 i praktycznie od razu rozpoczęto jego eksploatację. Na początku, tak jak miało to miejsce w większości kopalni na tym obszarze, była to kopalnia odkrywkowa. Jednakże to, że węgiel brunatny znajduje się na niewielkiej głębokości, wcale nie ułatwia procesu jego wydobycia, ponieważ wody gruntowe, które się znajdują na tym obszarze, w sposób istotny utrudniały proces wydobycia węgla. Dodatkowo okazało się, że węgiel ten ma niską kaloryczność i tak naprawdę jego wydobycie bardzo szybko okazało się nieopłacalne. Dlatego tą kopalnię zamknięto zaledwie po roku eksploatacji w roku 1922. Nie zaprzestano jednak badań nad tym surowcem i prób jego wykorzystania w produkcji. Wysłano m.in. próbki węgla pobranego z tego miejsca do Niemiec, gdzie okazało się, że z materiału tu pozyskanego można wytworzyć całkiem wydajny brykiet. Ta informacja wpłynęła na podjęcie decyzji o zmianie charakteru tej kopalni z kopalni odkrywkowej na kopalnię głębinową. Rozpoczęto budowę takiego obiektu i w 1931 roku powstała tutaj i została oficjalnie uruchomiona kopalnia węgla brunatnego o charakterze głębinowym. I zaraz obok powstał zakład produkujący brykiet. Niestety problemy wynikające z wysokiego stanu wód gruntowych doprowadziły do tego, że ostatecznie zaniechano wydobycie węgla brunatnego w tym miejscu i kopalnię zamknięto w roku 1939. W samej kopalni, jak widzicie, pozostały już tylko ruiny, kilka stojących ścian dawnej konstrukcji,
w której wydobywano węgiel brunatny. Miejsce to jest w tej chwili atrakcją turystyczną położoną niedaleko wsi Zatom Nowy, z której to prowadzi tutaj szlak rowerowy. Można tu także dotrzeć szlakiem pieszym. Niedaleko wspomnianej wsi w lesie, a właściwie na jego skraju, znajdują się punkty postojowe wyznaczone przez Lasy Państwowe, w których można pozostawić samochód i dalej udać się bądź to rowerem, bądź piechotą. Można też dotrzeć w to miejsce za pomocą komunikacji publicznej. We wsi Zatom Nowy znajduje się przystanek autobusowy, także taka możliwość również istnieje. Jak wspominałem wcześniej, miejsce to znajduje się nad jeziorem Barlin, położonym w południowej części Puszczy Noteckiej pomiędzy Sierakowem a Międzychodem. I przyroda tutaj naprawdę oferuje mnogość doznań i wrażeń. Oprócz typowego jak na Puszczę Notecką lasu sosnowego, mamy tutaj w tej strefie przybrzeżnej jakby jeziora, mamy buki, mamy dęby, mamy świerki, są brzozy, można spotkać tutaj bieliki, czaple, kormorany, żurawie i inne ptactwo wodne. Także naprawdę urokliwe miejsce na mapie Wielkopolski. Dla osób spoza Wielkopolski istnieje możliwość przebiwakowania na położonym po drugiej stronie wprost naprzeciwko miejsca, w którym się teraz znajdujemy, pola biwakowego, gdzie można rozbić namiot i spędzić noc, przy okazji zwiedzając okolice i poznając uroki tego miejsca. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, interesujący. Od jakiegoś czasu chodzi już za mną pomysł przybliżenia osobom spoza Wielkopolski punktów interesujących, ciekawych, nie tych największych, najbardziej znanych, takich jak Szlak Piastowski, Miasto Gniezno, czy tego typu duże atrakcje, a właśnie takie małe, lokalne atrakcje, które często trudno zwyczajnie znaleźć, a jest ich tutaj naprawdę na terenie Puszczy Noteckiej i ogólnie województwa wielkopolskiego naprawdę sporo i uważam, że warto te miejsca odwiedzić i poznać. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.